Witam Państwa jeszcze raz, Barbara z Krakowa. Dziękuję, że Państwo mnie wysłuchujecie. Teraz przeczytam Wam wiersz, też na urodziny, ale teraz tym razem mojej wnuczusi, która po 30 latach pracowała 5 lat w innej pracy, była urzędniczką i mając 30 lat postanowiła odejść z tamtej pracy, bo bardzo kocha zwierzęta, szczególnie konie i psy. I postanowiła pracować nawet na początku jako wolontariusz, a potem już teraz ma skończony kurs hipoterapii, leczy te dzieci chore, konie jej pomagają, a ona koniom. I właśnie napisałam jej śliczny wierszyk taki na urodziny. Już 30 lat, 30 lat minęło, chociaż 31 lat mija. Piękna lalka jest niczyja. Tu muszę Państwu wyjaśnić. Kupiłam piękną lalkę, jako że Natusia już bardzo długo nie ma dzieci. I napisałam na pudle prowokacja. Myślałam, że to coś pomoże, ale na razie jeszcze nie przyszło to szczęście na mnie, żebym miała z jej strony wnuczusie. Ale nie przeszkadza mi to jednak, jak znalazłaś miejsce w życiu i pasja cię ogarnęła. Miłość do koni i pomoc chorym dzieciom to dopiero piękna rola do spełnienia. Bądź więc szczęśliwą hipoterapeutką, o czym babusia głosi w kółko, że Natusia, wczoraj urzędniczka, dziś wspaniały przyjaciel koniczka. Te delikatne rączki niczego się nie boją, to też przyjaciele murem za nią stoją. Niech ci, Natusiu, praca z konikami da wiele szczęścia i radości i uśmiech na twej buzi codziennie gości. Te szczere życzenia od dziadusia i babusi, ale niech cię nic innego już od dzisiaj nie kusi, bo żeby więcej już nie zmieniała pracy babcia Basia. Dziękuję bardzo.